Poniedziałek, 10 marca, 6:38 czasu środkoeuropejskiego. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do wysłania komentarzy giełdowych BossFX. Kurs Futures S&P 500 znajduje się w rejonie 1871 punktów, poniżej poprzedniego rekordu, mniej więcej na poziomie 1886-87 punktów, ponad ważną barierą wsparcia 1850 punktów. Zauważmy, że EMA200 unosi się w górę i znajduje się ponad wskazanym triggerem. Także według price action mamy coraz to wyższe szczyty, takie zakreślone w średnim horyzoncie dla układu H1 i próbę budowania coraz to wyższych dołków. W związku z powyższym, jeżeli 1850 punktów zostanie zachowane i lub a jeśli EMA200 w układzie H1 będzie nadal przyjmowała dodatnie dynamiki, a to kurs S&P 500 z płaskich korek spadkowych, w jakiej teraz się znajduje, kurs będzie wychodził obronną ręką i jak najbardziej będzie możliwe tutaj zaatakowanie nowych szczytów według przedstawionego schematu price action. Natomiast przełamanie w dół 1850 punktów i poprzedniego takiego istotnego technicznie wsparcia 1834 zaneguje wzrostowy scenariusz i da podwyższone ryzyko do przeceny w stronę 1700 punktów. A zerknijmy teraz na tendencję dla futures Dow Jonesa. Mamy tutaj również za nami rekord, stan płaskiej korekcji spadkowej. EMA200 również w H1, w układzie H1 unosi się w górę. I także w tym przypadku analogia to brak przełamania 16171, 16083 punkty. Brak przełamania tego zakresu, zejścia do niego i jego przełamania w cenach zamknięcia, godzinowych cenach zamknięcia, a to dalsze performowanie w górę w stronę 17-18 tysięcy punktów. A z takich bliższych popytowych barier można już tutaj zacząć wymieniać okolice tutaj lokalnego dołka 16329, ale także niższe bariery tutaj w rejonie 16231, 16257. Zerknijmy teraz na DAX-a przed otwarciem. Tutaj mamy sytuację nieco bardziej pesymistyczną z tego względu, że EMA200 opada w dół i mamy próbę tutaj testowania minimów z 3 marca. A więc jeżeli te dołki zostaną tutaj pozytywnie przetestowane, obronione, czyli jeżeli zostanie tutaj potwierdzone wsparcie 9340, to dopiero będziemy mogli mówić o próbie wybicia takiej próbie wybicia w górę, o takim wzrocie, żeby EMA200 zawrócić w górę, żeby ujemne dynamiki zanegować i wykształcić wzrostowe. Do tego potrzeba mocnego impetu, mocnego, który byłby w stanie zanegować poprzednie 20-22 godziny spadku oraz połamania oporu 9676. Jeżeli to się nie stanie, a zostanie przełamana bariera 9340, to spadek w stronę 9000 punktów, 8500 będzie jak najbardziej taką naturalną konsekwencją. I na sam koniec zerknijmy na FW20. Mamy tutaj barierę podażową 2512-2500 punktów. I tak samo jak dla DAX-a, EMA200 w układzie H1 opada. Opada i można mówić również o bronieniu poziomów minimalnych czy zamknięcia z 3 marca. Pomaga tutaj bariera na pewno 2427, takie lokalne wsparcie, ale jej przełamanie niekoniecznie musi oznaczać tutaj jakąś tragedię, bo każde lekkie zapikowanie poniżej 2400 powinno być odbierane ponownie przez najbardziej takich grających dziennie inwestorów w ujęciu intraday. Za okazję właśnie pod zakup na bazie silnej zmienności w stronę 2457, że kurs rzeczywiście powróci do tej górnej bandy, do górnego ograniczenia. Jeżeli 2457, 2468 uda się przełamać, to będziemy mieli ruch w stronę 2500, 2512 punktów i to nie powinno istotnie zmienić układu sił na wykresie, gdyż jest właśnie tutaj bariera zaporowa. Dopiero przekroczenie 2500, 2512 na FW20 będzie odwracało EMA200 w górę. Poinformuje nas o zachowaniu dołka z 3 marca, jeżeli w najbliższych kilkunastu godzinach nie zostaną przełamane.
I przekroczenie 2512 będzie takim sygnałem, że mamy już dynamiczną korektę tutaj za nami, lutowo-marcową. Dziękuję za uwagę, mówił do Państwa Michał Petrzyca.